Orszaki Trzech Króli jutro na ulicach naszych miast. Między innymi w Katowicach, Jaworznie czy Bytomiu. Gdzie dokładnie się odbędą, o tym Paweł Jędrusik. Jak co roku największy z orszaków odbędzie się w Katowicach. Ruszy tuż po nabożeństwie w katedrze Chrystusa Króla. Orszak zostanie uformowany po mszy świętej, która zostanie odprawiona o 10:30, czyli około 11:30 przed katowicką katedrą. Zaplanowano wymarsz o godzinie 12 do katowickiego Spodka, czy na plac przed Spodkiem. Tam zostanie zorganizowany koncert. Z kolei w Bytomiu zaplanowano nie jeden, a aż 3 orszaki. Wszystkie jednak o jednej porze spotkają się w jednym miejscu. Każdy ze strumieni w kolorach czerwonym, niebieskim i żółtym gromadzi się w wyznaczonych punktach, czyli kolejno na Placu Akademickim, na ulicy Krakowskiej przy stacji Shell oraz w końcu po remoncie ulicy Dworcowej na Placu Wolskiego blisko bytomskiego dworca i stamtąd o 14:30 każdy ze strumieni wyruszy, by dotrzeć po chwili na bytomski rynek. W Jaworznie będą orszaki nie tylko organizowane przez parafię. Co roku wspólnota Betlejem odwiedza również blok socjalny niedaleko centrum miasta. Jest około 90 mieszkań, gdzie żyją ludzie w dość trudnych warunkach. Tam zawsze albo jeden z króli, albo trzej królowie idą, przechodzimy przez cały blok, pukamy do każdych drzwi razem z takim kolorowym korowodem kolędników poprzebieranych, idzie kapela fedaków. Tradycja orszaku Trzech Króli ma korzenie w średniowieczu. Pierwsze wzmianki na jej temat pochodzą z XIII wieku. Do tradycji orszaków powrócono w 2009 roku. Pierwsza taka procesja odbyła się w Warszawie.